Combat SAR. Działanie to polega na uratowaniu i wywiezieniu z terenu przeciwnika zestrzelonego wcześniej pilota. Zadanie to realizuje plutonowa grupa bojowa w składzie dwóch grup szturmowych wspartych śmigłowcami uniwersalnymi W-3 Sokół. Jako śmigłowiec ratowniczo-ewakuacyjny służy nam śmigłowiec W-3 Głuszec. Jako śmigłowiec transportowy dla grupy bojowej i grupy ogniowej służy nam śmigłowiec Mi-17. Desantowanie realizujemy jedną z metod, do którego szkoleni są żołnierze 25. Brygady, metodą zjazdu na linię grupy. Działania te będą realizowane w następujących etapach. W pierwszym etapie śmigłowce W-3 zlikwidują obiekty urządzenia ogniowe przeciwnika. Następnie grupa bojowa, desantując się z wykorzystaniem technik linowych, zajmie obiekt, odnajdzie pilota, wstępnie zidentyfikuje pilota, wezwie śmigłowiec ratowniczo-ewakuacyjny W-3 Głuszec, odtransportuje rannego pilota do śmigłowca, odleci z nim na bezpieczne terytorium, po czym ewakuowana zostanie grupa ogniowa i grupa szturmowa. Całość będzie odbywało się pod osłoną śmigłowców W-3 Sokół.